Cześć, witaj w kolejnym materiale z serii Wesoły Python. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem zmiennych i instrukcji warunkowych. Jeżeli nigdy nie programowałeś, nie przejmuj się, wszystkie podstawy tutaj uzyskasz. Nowych widzów oczywiście przypominam o subskrypcji kanału i zapraszam na materiał. Czym jest zmienna? Zmienna to nic innego jak odpowiednia półka w naszej szafie. Szafa reprezentuje pamięć całego urządzenia, programu itd. Natomiast szuflada jest to miejsce, w którym możemy przechować zmienną, jakąś treść. To jaka jest treść zależy od nas. Możemy mieć wartości liczbowe, czy to zmienno-przecinkowe, czy liczby całkowite. Z punktu widzenia Pythona nie musimy wiedzieć, jaki jest typ zmiennej, ponieważ Python sobie bardzo dobrze radzi. Są od tego oczywiście pewne wyjątki. Na początkowym etapie nie musisz wiedzieć, jaki typ zmiennej liczbowej chcesz przechowywać, ponieważ nie jest ci to potrzebne. Drugi typ są to znaki bądź napisy, ponieważ mamy tutaj znak, który reprezentuje kod ASCII, który jest po prostu wartością liczbową, ale program wie, że to jest napis. I trzeci typ, zero-jedynkowy, czyli boolean, prawda albo fałsz. Oprócz tego liczby możemy pakować na przykład w tabelę. Jeżeli mamy szafkę, mamy kilka szuflad, to możemy stwierdzić, że taki zestaw jest tabelą. Tabela może być jednowymiarowa, może być wielowymiarowa, to już zależy od naszych potrzeb. Czym jest instrukcja warunkowa? To nic innego jak taki warunek. Czyli jeżeli wartość zmiennej równa się 10, wykonaj to, jeżeli nie, wykonaj coś innego. Na takiej zasadzie działają instrukcje warunkowe. A teraz przejdźmy do kodu. W ramach przypomnienia stwórzmy sobie nowy plik Pythonowy o nazwie day2, czyli new file python file day2. W tym pliku będziemy sobie teoretycznie pisać rzeczy, natomiast więcej czasu spędzimy tym razem w Pythonowej konsoli i w tej chwili sobie zacznijmy od zmiennych. W jaki sposób tworzymy zmienną? Po pierwsze wpisujemy nazwę naszej zmiennej. Nie musimy wpisywać, jaki to będzie typ, w przeciwieństwie na przykład do języków C i tego typu. Czyli piszemy sobie na przykład flaga równa się i to jest operator przypisania wartości. I wtedy możemy określić, czy to jest wartość liczbowa, czy to jest tekst, czy to jest wartość typu prawda, fałsz. Wpiszemy sobie, że to jest true. True i false musimy pisać z dużej litery. W Pythonowej konsoli od razu nam się podpowiada, że tutaj ta zmienna istnieje. Wpiszmy sobie flaga w tej chwili, samą flagę i wyświetla nam wartość true. Oczywiście możemy też wyprintować, natomiast konsola Pythonowa ma to do siebie, że nie trzeba pisać print i flaga, żeby wypisało wartość. W przeciwieństwie do samego kodu, bo tu już by trzeba było wpisywać print i zmienna. W jaki sposób zatem przygotować sobie zmienną jakąś? Zmienna staje się 1 i mamy wartość 1. Możemy dodawać, odejmować, dzielić, różne operacje arytmetyczne wykonywać na zmiennej na różne sposoby. Można to wykonywać w tradycyjny sposób. Zmienna równa się zmienna plus 1 na przykład. I tak jak widać, ta wartość równa się w tej chwili 2. Bądź w skrócony sposób, na przykład zmienna minus równa się 1. I od zmiennej, która była wartość 2, odjęta została wartość 1 i wynosi w tej chwili 1. Możemy też zadeklarować zmienną przecinkową, czyli na przykład zmienna float, tak sobie ją nazwiemy, to będzie 1.1. I mamy wartość 1.1. Taką zmienną możemy również zaokrąglić zmienną przecinkową, czyli zaktualizujmy sobie wartość tej zmienny na trochę większy zakres, o, po przecinku. Mamy 1.1234 i w tej chwili sobie ją zaokrąglmy. Czyli piszemy takie polecenia jak round, wpisujemy nazwę zmiennej i do ilu miejsc po przecinku ustalmy, że do 2. I mamy 1.12. Ta zmienna tu nie uległa zmianom. W tej chwili zróbmy to samo, tylko przypiszmy do jakiejś nowej zmiennej. Zmienna float 2 staje się round. I w ten sam sposób możemy sobie zaokrąglić tą liczbę do 0 miejsc po przecinku, ale ona dalej jest typu float. Jak w takim razie sprawić, żeby daną zmienną zaokrąglić do inta? Więc sobie wpiszemy po prostu int w nawiasie, co chcemy zaokrąglić, czyli na przykład ta nasza zmienna 2. I wtedy nam tworzy tutaj 1.
zróbmy sobie w tej chwili przypisanie tego, żeby zaktualizować tą zmienną i spójrz w tej chwili. Zmienna 2 w tej chwili jest typu float, tak? Kiedy wykonamy sobie taką operację, Python sam przestawi jej typ na int. To jest właśnie najlepsza zaleta tego języka, że typy zmiennych są dosyć dynamicznie przydzielane, aczkolwiek to jest z drugiej strony wada, bo w pewnych zastosowaniach musisz za każdym razem wymuszać i określać, co chcesz mieć na myśli. Zróbmy sobie w tej chwili napis. Jak wytłumaczyć napisy najprościej? Narysujmy sobie reprezentację pamięci. Pewnie nie spodoba Ci się to, że rysuję w Paincie, ale Paint jest najwygodniejszy do tłumaczenia pewnych rzeczy. Każda komórka pamięci, załóżmy, że przechowuje 8 bitów danych. Takie wykonajmy założenie, czyli od wartości od 0 do 255. Jeżeli sobie zadeklarujemy jedną zmienną, to ona będzie tu przechowywana, druga tutaj, trzecia tu i tak dalej. Natomiast co jeżeli chcemy stworzyć napis? Zróbmy sobie w tej chwili jak pierwszy lepszy napis. Napis staje się tom. Tego typu napis. Jak to wygląda później w przestrzeni pamięciowej? Znak ASCII to OM. Te napisy mają swoją reprezentację liczbową, natomiast poziomu programu w ten sposób to wygląda. Możemy sobie stworzyć drugi napis. I zróbmy sobie napis 2 równa się i Jerry. I w tej chwili jak połączyć te napisy? Zróbmy sobie napis wyjściowy. Napis wyjściowy równa się napis plus napis 2. I mamy Tom i Jerry. Z racji tego, że tu nie było spacji, to niestety połączyło mi razem te teksty. W jaki sposób to naprawić? O tym za chwilę przejdziemy, ponieważ chcę najpierw Ci wytłumaczyć, czym są tabele, a później dopiero omówimy ten temat. Zatem, czym są tabele? Ponieważ napisy i tabele dosyć ze sobą są powiązane. W jaki sposób tworzy się tabele? Można stworzyć tabelę pustą w ten sposób. Wtedy tworzy nam się pusta tabela. Jeżeli chcemy coś dodać do niej, to sobie robimy tabela.append, czyli dodaj na końcu i wartość liczbową. I tak jak widać, tabela uzyska nową wartość. Jak sobie ją rozwiniemy, mamy wartość 1 i długość 1. Dodajmy sobie teraz jeszcze 2 i dodajmy sobie jeszcze teraz 3. I mamy 3 elementy w tabeli. A żeby jeszcze ładniej było nam pewne inne rzeczy pokazywać, to w tej chwili jeszcze sobie dopiszmy 2 wartości. Co w tej chwili zrobimy? Możemy po pierwsze z tabeli określić, wypisać sobie rozmiar tabeli. On tutaj akurat w Pythonie jest widoczny, natomiast normalnie w kodzie to nie widzisz tego, co ja tu widzę, bo to jest jakby nie patrzeć podgląd debugowania tego, co piszemy tutaj w konsoli Pythonowej. Więc jak sobie wypisać wartość? Komendą len. I wypisało nam, że w tabeli znajduje się 5 elementów. Jak wypisać wartości pierwsze 3? Pierwsze 3 wartości, 1, 2, 3. Jak wypisać 3 ostatnie wartości? W ten sam sposób, czyli tu mamy dwukropek, tylko że ten dwukropek musi się znajdować później. Dwukropek w ten sposób oznacza, że wypisz wszystko aż i mamy do wartości 3. A tutaj od wartości 3 wypisz resztę. Dlaczego wykonało to w ten sposób, że nie wypisał nam wartości numer 3? W ten sposób wypisaliśmy i są tylko 2 wartości, a w ten sposób są 3. Dlaczego? To dlatego tak zadziałało, ponieważ tutaj po tej lewej stronie, jeżeli nic nie wpiszemy, on zaczyna od indeksu numer 0 i wypisuje aż do indeksu numer 3, ale bez niego. Czyli mamy indeks 0, 1, 2, ale bez trójki, czyli aż do 3, ale bez trójki. Tu w tej chwili za to rozpoczyna od indeksu numer 3, aż do końca, czyli 3 i 4. Indeks nie jest równoważny z numerem. Po prostu liczymy tutaj od zera. Zatem jeżeli byśmy chcieli wypisać też trójkę, to musimy zacząć od indeksu numer 2. Czy to ma pokrycie? Sprawdźmy. Żeby odwołać się do danego elementu w tabeli, należy to wykonać w ten sposób. Czyli na przykład od 2. Tabela od 2, czyli 3. W jaki sposób zadeklarować tabelę bez używania tych appendów? To jest bardzo proste. Stwórzmy sobie nową tabelę. Tabela 2 równa się. W nawiasie kwadratowym wpisujemy wartości. I tak jak widać, jest to typ listy, bo tabele właściwie są nazywane listami. Uważaj, żebyś nie pomylił nawiasu, ponieważ jeżeli pomylisz nawias, to stworzy Ci inny typ, tak zwanym setem. Czym to się różni? Tabele możemy się odwoływać do nich. Na przykład do drugiej komórki odwołaliśmy się, ale do seta drugiej komórki już nie ma możliwości. Możemy wypisywać elementy, czyli możemy wypisać tabela 3,
możemy to wypisać. Możemy pójść w instrukcję warunkową, o czym za chwilę sprawdzę, czy coś jest w tej tabeli. Natomiast jeżeli chodzi o używanie tych setów, trzeba uważać. Dlatego warto używać w ten sposób tabeli. Żeby znaleźć więcej informacji na temat tabel, wystarczy sobie wpisać, czy to po angielsku, czy po polsku. Najprościej wpisać listy, Python i w ten sposób. Wróćmy w tej chwili zatem do tego tekstu tutaj Tom i Jerry. W jaki sposób go można naprawić? Znając wiedzę na temat tego, że ten tekst to jest właściwie nic innego jak tabela, możemy się też do niego odwoływać w ten sposób. Dlaczego? Spójrzmy sobie tak. Chcemy na przykład z tego napisu, napis wyjściowy, wyłuskać pierwsze trzy elementy. I tak jak spojrzeliśmy tutaj, zróbmy to w ten sposób. Napis wyjściowy, Tom. Wyłuskaliśmy te trzy elementy. Musimy i chcemy w tej chwili stworzyć połączenie takie, żeby tutaj dodać tą spację. W jaki sposób to zrobić? Bardzo prosto. Zróbmy sobie nową zmianę. Nowy napis równa się. Skopiujmy sobie ten. Dodajmy do niego ten sam napis, tylko od trzeciej komórki, tak? Bo chcemy tutaj kolejny element dopisać, czyli od i Jerry, ale tu między nimi dodajmy sobie spację jedną. Wykonajmy sobie to polecenie i wypiszmy sobie w tej chwili tutaj w konsoli nowy napis. I tak jak widać, poprawiliśmy ten tekst. Musimy sobie teraz tekstu zamienić na tabelę, więc w jaki sposób to zrobić? List i nowy napis. I stworzyło nam tabelę, lista z tekstu, która zawiera po kolei te elementy. A w jaki sposób z powrotem stworzyć z tego napis? Nic trudniejszego. Napis z listy staje się. Po pierwsze dodajemy znak pusty tutaj, czyli że to będzie znak. Następnie polecenie join i lista z tekstu. I w tej chwili napisz z listy, wypiszemy sobie i mamy tekst. A wcześniej jakbyśmy wypisali tą listę, lista z tekstu, to mieliśmy tablicę. Wyłączmy sobie w tej chwili tą konsolę i przejdźmy do pisania kodu, ponieważ chcę Ci wytłumaczyć instrukcje warunkowe już na przykładach. Czyli wyłączamy konsolę, chowamy sobie tą konsolę. Chcę moją ściągawkę sobie wświetlić na drugim oknie tutaj. Tak samo można to robić, jeżeli mamy plik z kodem i tak dalej. W jaki sposób to zrobić? Klikamy prawy, split vertically. Dzięki temu mamy tutaj kopiowany na drugi ekran. Tu możemy to sobie wyłączyć i możemy zacząć pisać kod. Czym jest instrukcja warunkowa? Już tłumaczyłem. W tej chwili sobie coś takiego napiszemy. Zadeklarujmy sobie w tej chwili może dwie najprostsze zmienne. Zmienna 1 równa się 2. I zmienna 2 równa się 3. Zróbmy sobie taki test, że sobie damy if, bo w ten sposób się tworzy zapytanie. If zmienna równa się zmienna 1, print równa się. Co jeżeli się nie równa? Możemy sprawdzić na przykład, czy jest większa. W jaki sposób dodać kolejnego ifa lub else ifa? Wystarczy sobie tutaj napisać else if. I tutaj dodajemy argument. Oczywiście wszystkie tutaj argumenty pisujemy w ten sposób, że musi być na końcu dwukropek. I else if. Skopiujemy sobie to i możemy sobie sprawdzić, czy zmienna 2 jest większa od zmiennej 1. I sobie tutaj wypisać większa. Dodajmy sobie jeszcze pozostałe warunki. Tej wartości nie jest potrzebne, bo albo zmienna jest większa, albo mniejsza, tak? Albo równa. Więc sobie w ten sposób w tej chwili to porównamy. On w tej chwili podkreśla nam błąd z informacją, że brakuje pustej linii na końcu pliku. Kiedy dodamy pustą linię, wtedy wszystko zaczyna działać poprawnie. Kliknijmy sobie teraz prawy i run day 2. Nasz skrypt tutaj wyświetlił, że liczba jest większa. Tak? I sprawdźmy, czy to prawda. Zmienna 2 jest równa 3, zmienna 1 jest równa 2, zatem jest większa. Ustawmy w tej chwili zmienną 3 na tą samą wartość i sprawdźmy, równa się. Kolejnym ciekawą rzeczą jest to, że możemy sobie sprawdzać, czy jakiś element znajduje się w tablicy, w tekście i tak dalej. W jaki sposób to zrobić? Zróbmy sobie tekst pierwszy i zróbmy sobie tego naszego Tom i Jerry. Oraz tekst sprawdzający, czyli tekst 2, Tom. W jaki sposób sprawdzić, czy coś jest tutaj, czy nie? Najprościej możemy zapytać if text in text 2. Co to znaczy? Czy tekst 1 znajduje się w tekście 2? Czy to tak będzie? Zastanówmy się, czy cały ten tekst znajduje się w tekście 2? To już wiemy o tym, że się nie znajduje, ale możemy to sprawdzić. Print tak, else nie. I sprawdźmy, nie znajduje się. Zamieńmy numery miejscami. I w tej chwili wyświetliło tak. Dlaczego? Ponieważ w tym tekście znajduje się Tom. Jakbym w tej chwili tu dopisał jedynkę,
do tego tekstu, to wyświetli nie, ponieważ tego tekstu już nie ma. Możemy także komplikować zapytania i sobie słuchajmy w tej chwili takie skomplikowane zapytanie. Mamy tekst 2 znajduje się w tekście 1 i dopiszmy sobie jeszcze drugi tekst, a właściwie już trzeci, tekst 3 staje się Jerry. Chcemy zapytać program, czy w tekście głównym znajduje się i Tom, i Jerry. W jaki sposób to zrobić? Dodajemy end. Jeżeli chcemy, żeby oba warunki były spełnione, dodajemy end. Jeżeli mówimy sobie, że chcemy, żeby albo było Tom, albo Jerry, albo oba, dodajemy or. Ale sobie zapiszmy w tej chwili oba przypadki na szybko. Print. Oba przypadki zostały spełnione. I zapiszmy sobie od razu wersję z orem. Jeden z przypadków spełniono. I uruchomię ten program w tej chwili. Spójrzmy. Dla pierwszego oba przypadki zostały spełnione. Dla drugiego jeden z przypadków spełniono. W tej chwili zmieńmy gdzieś tekst, tak? Czyli dopiszmy sobie tą przysłowiową jedynkę tutaj. I uruchommy teraz ponownie ten program. I tak jak widać, został tylko jeden z przypadków spełniony. Zmienimy sobie tutaj na jedynkę. I nie zostało nic spełnione. W ten sposób możemy bardzo prosto sprawdzać, czy coś jest. Ale możemy też zanegować to, co tu jest. I możemy dać na takiej zasadzie, że to dodamy tutaj w nawias, czyli chcemy zanegować ten przypadek. Jeżeli tutaj z tego wyjdzie logiczna odpowiedź negatywna, fałszywa, to negacja zamieni nam to na prawdę. Czy to tak zadziała? Sprawdźmy. Oba przypadki zostały spełnione. Ponieważ zanegowaliśmy tutaj. Tego typu testy, czy coś jest w czymś, możemy równie dobrze wykonywać na tabelach, ponieważ tak jak wspominałem, napisy i tabeli w Pythonie są bardzo podobne, więc tego typu rzeczy nie ma problemu. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym akurat w tym materiale poruszyć, to w jaki sposób łatwo wypisywać sobie wartości zmiennych do tekstu. Zostawimy sobie ten tekst pierwszy, Tom i Jerry, i chcemy sobie wypisać tego typu stwierdzenie, że print bohaterem dzisiejszego materiału był Tom i Jerry. W jaki sposób to wypisać? Od Pythona bodajże 3.6 albo 3.7, w tej chwili już tak nie pamiętam dokładnie, chyba 3.6, wprowadzono takie rzeczy jak f-stringi, które są najprostsze, najwygodniejsze w użyciu. W starszych tego nie było, trzeba było inaczej to wykonywać, natomiast nie polecam ze względu na to, że to po prostu szybsze jest i wygodniejsze. Co to jest ten f-string? Kiedy sobie wpiszemy przed cudzysłowiami pisania tekstu f, to dla parsera Pythona to jest informacja, że sprawdzaj dokładnie, co tu jest, ponieważ mogą się pojawić zmienne. I w jaki sposób to działa? W nawias ten klamrowy możemy wpisać sobie zmienną. Dzięki temu program zrobi to, że wypisze tutaj tekst. To, co tutaj jest, zawartość tej zmiennej zamieni na tekst, chyba że już jest tym tekstem, i też wypisze. Sprawdźmy. Bohaterem dzisiejszego materiału był Tom i Jerry. Ten materiał kończymy w tym miejscu. W następnym dowiesz się, w jaki sposób działają funkcje i pętle w programie Python. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę. Jeżeli nie zasubskrybowałeś, zrób to, kliknij dzwoneczek. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.